Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Kronik Myrtany. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy ruiny Vardal, które oczywiście jeszcze raz tam, czy tam może kilka razy jeszcze odwiedzimy. I tutaj też na końcu odcinka w sumie wziąłem się za te poboczne zadanie z tymi ścierwojadami, z zadania skrzydełko czy nóżka. Nie wiem, w sumie to były takie właśnie jakieś chore ścierwojady czy coś takiego. Nie chore, to były takie ogniste jakieś, że jak nas uderzyły, to troszkę tam się paliliśmy. I właśnie to mieliśmy rozwiązać. Weszliśmy do chaty Bodowina. W ogóle to te zwłoki możemy sprawdzić. Nowy wpis. Wygląda na to, że Bodowin patroszył w swojej pracowni te dziwne ścierwojady. No właśnie. Dostaliśmy to dziwne zielsko takie, które jest pewnie w innych. Gdzieś mi się to na pewno ukryło. Bo było właśnie tam napisane, że... Czekajcie. Oczywiście, gdzieś mi umknęło, jak ja to nie sprawdzę w tamtym... W sumie to możemy chyba to zabrać, co nie? Jak go tutaj nie ma? Oczywiście ja, jak zbieram przedmioty, to nie sprawdzę. Dopiero później w ekwipunku sprawdzam i nie mogę tego znaleźć. Dobra, później może mi gdzieś się to trafi. Ale co dalej? Zaraz zobaczymy. Będziemy mogli chyba wyjść oczywiście stąd jeszcze. Sprawdźmy, czy coś tutaj nie leży. W ogóle... Jak już tu właśnie jesteśmy, to sobie to weźmy. Chyba nie będzie na nas zły Bodowin, jeśli tu wróci oczywiście. Dziennik badań jakiś ma, tom pierwszy. O! Tu też nowy wpis. Dzień 17. Intrygujące. Z moich badań wynika, że uprawa ognistego korzenia na ziemi zmieszanej ze startymi językami ognistych jaszczurów nie tylko znacząco zwiększa ich właściwości magiczne, ale wywołuje również kilka ciekawych efektów ubocznych. Czas na małą reorganizację mojego ogródka. Dzień 123, ale jest różnica. Dzień 17, 123, to nieźle. Naprawdę długo to badał. Póki co efekty uboczne sprawiają więcej trudności niż przypuszczałem. Choć jestem pewny, że znajdę dla nich w przyszłości jakieś genialne zastosowanie, to w tym momencie dodają mi przygotowanie czystego wywaru z moich poprawionych ognistych korzeni. Gdy już uporam się z miksturą, muszę wymyślić jakąś dobrą nazwę dla mojej wspaniałej rośliny. No widocznie badał to, ale co się z nim stało? Co się z nim stało? Był tutaj właśnie dziennik badań. Tak, tom czwarty ten. I zebraliśmy jeszcze tom trzeci. Czy my mamy tom drugi zebrany? Muszę to sprawdzić. Pisma. Dziennik badań, tom drugi, trzeci i czwarty, a tom pierwszy był tutaj. Ok, czyli sobie sprawdźmy dalej. 137 dzień. Przetwarzanie mechaniczne zdaje się nie przynosić większych skutków, ale wczoraj zauważyłem, jak do moich roślin zaczęło zbliżać się małe stado ścierwojadów. Gdy już szedłem je przegonić, mój zmysł naukowca rozkazał mi pozwolić naturze działać. Dzień 172. Wiedziałem, ścierwojady trawiąc roślinę pozbawiły ją większości jej negatywnych właściwości ubocznych. Oczywiście nie obyłoby się bez kilku nieznacznych zmian w ich organizmach, ale kto by się tam przejmował tymi bestiami? Teraz muszę tylko odpowiednio dostosować porcję wszystkich składników i mikstura powinna być gotowa. To przełomowe odkrycia na zawsze zapiszę w historii alchemii. 213 dzień. Za dużo smoczego korzenia, a może za mało sądnego fiołka. Co może być nie tak? Moja głowa chyba zaraz pęknie. Czyli widocznie dzięki Bodowinowi te ścierwojady nam tutaj. Proszę, proszę. Kogo moje zmęczone oczy widzą? Ładnie to tak grzebać w czyjejś pracowni? Szukałem cię. Chodzi o te dziwne ścierwojady. Doprawdy? Sam mam z nimi spory problem, ale widzę, że już się nimi zająłeś. Przestań udawać. Wiem już o wszystkim. Czyli w taki sposób chcesz ze mną rozmawiać? Już ja ci pokażę, dlaczego nie warto zadzierać z alchemikami. On się naprawdę na nas rzuci? Ale ma regenerację, cwaniaczek. Chyba go i tak nie dojedziemy, co nie? A nie może? Szybko jakoś? Nie wiem, czy chyba nie ma szans. Nowy wpis. A dobra, działa już. Już jest okej. Okay. Przestała mikstura mu działać widocznie. Tak, cholera, moje ciosy dają się nie robić żadnego wrażenia. To pewien właśnie efekt tej mikstury.
Bo do mnie słabnie, to mój czas na kontraktach. No właśnie. Nie wiem, 44 chyba rdesty polne zebrałem, zajebiście. Rdesty polne były potrzebne na przykład do mikstur tych stałych chyba? Fajnie. Albo to brzepa była, nie wiem. Ach, moja głowa. Ale nie wiedziałem się, że on się rzuci na nas. I co dalej? Dobrze, przyznaję się. Nie doceniłem cię i przegrałem. Proszę, porozmawiajmy. Z pewnością uda nam się jakoś wyjaśnić to nieporozumienie. Gadaj, co wiesz o tych ścierwojadach i roślinach. Skoro byłeś w mojej pracowni, to wiesz już pewnie tyle, co ja. Po latach skrupulatnych badań nad roślinami wpadłem na pomysł, by zmieniać ich właściwości poprzez wymieszanie gleby z odpowiednimi składnikami alchemicznymi. Ścierwojady musiały być tak głodne, że któregoś dnia po prostu zaczęły się tymi roślinami żywić. Jako człowiek nauki postanowiłem sprawdzić, jakie przyniesie to efekty. Niestety, eksperymenty nie okazały się na tyle owocne, na ile się spodziewałem. Skąd masz list z pieczęcią królewską? Ach, te listy... Alchemik, który urzędował tu przede mną, chyba pracował dla króla. Jako pokorny sługa Robara II niszczę wszystkie, które wciąż przypadkowo tutaj docierają. Jaką miksturę chciałeś stworzyć? Pracowałem nad miksturą wzmacniającą potencjał magiczny do maksimum. Magia nie powinna być ograniczona dla magów. Każdy z nas jest godny doświadczenia jej piękna i potęgi na własnej skórze. Dzięki mojemu eliksirowi nawet najmniej doświadczony farmer mógłby uwolnić całą swoją moc bez tracenia całych dekad na mozolny trening. Co to za obiekt testowy, o którym pisałeś? Obiekt testowy? Ach tak, oczywiście chodzi o mojego szczura. Podawałem mu dawniej wszystkie swoje eliksiry. Niestety lata eksperymentów sprawiły, że opuścił już ten świat. Powiedziałem ci już wszystko, co wiem. Pozwól mi teraz odejść. Obiecuję, że nie będę sprawiał kłopotów ani tobie, ani nikomu z okolicy. Serio, możemy... No możemy mu darować życie, może opuścić Archolos całkowicie, ale to jest bez sensu moim zdaniem, bo jest to jednak alchemik, u którego zawsze coś tam można sobie kupić. A co on by mógł tutaj jeszcze zrobić w sumie? I zabić go jeszcze możemy? Nie, no zostawmy go i nigdzie go tam nie wysyłajmy, żeby opuścił Archolos. Zostawmy go, niech sobie tutaj siedzi. Daruję ci życie, ale masz zaprzestać tych eksperymentów. Magowie wody dowiedzą się o twoich przewinieniach. Oczywiście. Z pokorą przyjmę ich reprymendę i będę błagał Adanosa o wybaczenie moich zbrodni. Dziękuję ci za twoje miłosierdzie i sprawiedliwość. Proszę, weź to w ramach podziękowania. O, fajnie. Wzmocnienia siły, zręczności, eliksir życia jeszcze dostaliśmy. No i co? I chyba właśnie czas wracać do Rierola. Dokładnie. Modowin przyznał się do swoich błędów, wszystko co robił miało na celu rozwinięcie nauk alchemicznych. No i postanowiliśmy właśnie darować mu życie. Parzący ognisty korzeń. Aha, czyli to jest ten korzeń, który właśnie zebrałem też ze ścierwojada, czyli okej, czyli wszystko wiem. Zostały nam jeszcze tam tomy. Trzeci chyba i czwarty do przeczytania. I w sumie z ciekawości można by było to sprawdzić. Tom trzeci sprawdzaliśmy. Nie, 271 dzień. Po wielu dniach eksperymentów dochodzę do wniosku, iż problemem nie był sam eliksir, ale mój obiekt testowy, czyli ten szczur. Chyba te wszystkie mikstury, które w niego wlałem, zaczęły dawać o sobie znać. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak wypróbować moją najnowszą recepturę na kimś całkowicie nowym. 272, cóż za zbieg okoliczności. Akurat, gdy już miałem sam rozglądać się za jakimś ochotnikiem, pojawił się tutaj ten chłopak. Wygląda na zdrowego i w miarę silnego, będzie idealny do sprawdzenia mojej nowej mikstury z podwójną dawką przetrawionego, wzmocnionego, ognistego korzenia. Muszę zapamiętać, by w końcu wymyślić jakąś lepszą nazwę, no właśnie. I czwarty, chyba ostatni. 273, cholera. Podwójnie przetrawiony korzeń stracił wszystkie swoje właściwości. Odnotowania jest godny fakt, iż eliksir nabrał właściwości halucynogennych. Chłopak stwierdził, że wyglądam jak ścierwojad. Wrócę do badań nad
tym zagadnieniem, gdy już uporam się z eliksirem. Nie mogę sobie pozwolić na żadne dystrakcje. 277. Może moim błędem od samego początku było zawierzenie w moc natury. Pozwoliłem, by te ścierwojady trawiły moje cenne rośliny, gdy proces ten powinien mieć miejsce u jakiegoś innego gatunku. Muszę się tylko zastanowić, co będzie odpowiednie. No i chyba już to wszystko. Więcej tych tomów nigdzie tam nie widziałem, nigdzie nie zebraliśmy. Więc chyba to wszystko i możemy wrócić do tego maga, Rierola. W ogóle to chyba z nim nie możemy serio handlować już? W sumie, czekajcie, spytamy o to może. Jak idzie praca? Nie powinno cię to interesować. Aha, ja myślałem, że... Że będziemy normalnie mogli sobie z nim z powrotem handlować i tak dalej. Że będziemy z nim mogli handlować tam niby dalej, ale... Niestety. Chyba, że po tym zadaniu może. Jak skończymy jakby to zadanie, dokończymy to, może się odblokuje opcja. Nie wiem, ale... 250 expo zrobiło? Serio? To dużo? No oczywiście tam dalej nowe wpisy dostajemy do tego zadania. Ale wróćmy teraz do Rierola. Oddajmy to zadanie, zobaczymy czy tam jeszcze coś będziemy mogli zrobić w klasztorze. Pochodzimy sobie tam jeszcze. I może jeszcze do Lorenzo pójdziemy. Z tym właśnie ostatnim chyba zadaniem już z 5 rozdziału. Zamykamy interes? Chyba tak się nazywało to zadanie. Tak. I sobie też to sprawdzimy. W ogóle ile mamy czasu? Ile nam zeszło na to? No 11 minut niby. Niby jest ok. Czyli jeszcze sobie zdążymy coś tam zrobić. Czyli czekajcie, goniec? Nie, teleportacja. Idźmy sobie na teleportację. Tutaj. Przejdźmy się do klasztoru magów wody. Chyba ten Rierol. Za mało many, oczywiście, że tak. Rierol jakoś chyba był na początku. Czekajcie, a nie, one tutaj wpadły nam do żywności normalnie w sumie. Także przypadek tego nie zjeść może. Jeszcze umrzemy. Teleportacja i klasztor magów wody. Dobra, i lećmy do Rierola. Oddamy zadanie i pójdziemy poszukać sobie jeszcze innych ludzi, być może jakichś tam magów też wody dalszych, żeby zobaczyć, czy właśnie jakieś tam zadanie nam nowe właśnie wpadną, bo tu chyba, jeżeli dobrze myślę, to poboczne chyba zostały nam jakby tutaj do zrobienia, a tamte główne to chodzi o ruiny Vardal. Rozwiązałem sprawę ścierwojadów. Czyli nie będą już zagrażać naszej wyspie? No i czy dowiedziałeś się czegoś o ich pochodzeniu? Ścierwojady były wynikiem eksperymentów Bodowina, alchemika żyjącego w pobliżu Silbach. Upewniłem się, że już nie będzie kontynuował swoich szalonych badań. Mogłem się domyślić, że takie nienaturalne zmiany są dziełem szaleńczych badań alchemicznych. Gdzie teraz jest ten Bodowin? Darowałem mu życie i kazałem zaprzestać tych niebezpiecznych badań. Rozumiem. Czasami nie ma innego wyjścia na przywrócenie równowagi niż oczyszczający potop. Czy udało ci się ustalić coś jeszcze? Możemy mu dać dzienniki jego badań? No w sumie... Dajmy mu te dzienniki. W pracowni znalazłem dzienniki jego badań. Doskonale. Przyjrzę się im w wolnej chwili. To chyba wszystko. Zaprawdę udowodniłeś, że znasz się na czymś więcej niż wywoływanie zamieszania i podkradanie klasztornych zapasów. Dobrze wiedzieć, że mieszkańcy wioski Silbach i okolicznych terenów mogą już spać spokojnie. Potraktuj to wszystko jako lekcję o niebezpieczeństwie eksperymentów alchemicznych. Przypomnij ją sobie, zanim sam zaczniesz się w to bawić. Dobra, dostaliśmy też nowe jakieś mikstury i zadanie mamy chyba właśnie wykonane. Chwila. Czy Karden nam coś jeszcze powie na ten temat? Nie, możemy się też uczyć u niego coś tam i sprzedać oczywiście te skóry i futra.
Artur. Chyba od niego braliśmy... Tak, od niego wtedy braliśmy ten moździerz. Czyli chyba tutaj ogólnie nic tak to nie mamy do zrobienia. Ten gość w ogóle się tutaj pojawi. Wędrowny kupiec. Aha, czyli po prostu kupiec, ale sprawdźmy. Czy coś ma ciekawego, czy nie ma. Nie bardzo, ale myślę, że możemy te mikstury na przykład sobie wziąć. O, mikstury szybkości. Menzurki. I okej. Okay. Dalej. Lecimy dalej. No i teraz tak, w sumie. Nie wiem, czy iść może najpierw się przespać, czy... tak pochodzić. I posprawdzać. Tutaj chyba wszyscy, którzy będą w tych takich pomieszczeniach... A nie, nie, nie wszyscy to będą nowicjusze, bo tutaj na przykład był ten mag wody i w sumie moglibyśmy z nim porozmawiać. 96. Moglibyśmy sobie z nim porozmawiać, bo z nim właśnie tutaj mieliśmy zadanie. Przedtem. A nie, to jest... spoko. Dobra, pomyłka. To jest ten, z którym robiliśmy to zadanie przed chwilą. Czyli nie było tematu. Tutaj się też schodziło. Ale tutaj byli wszyscy zwykli nowicjusze. Dalej tutaj w sumie to... był ten gościu z tym szczurem, Stefan. U którego oczywiście chyba już tam wszystko mamy ogarnięte, oprócz tej kradzieży w sumie kieszonkowej. Tutaj mamy wszystko. Czy to by było wszystko? Z tym oczywiście tam nie możemy nic, bo tylko pilnuję tego przejścia. Ej, to chyba wszystko. W sumie, żeby się upewnić, odpalę sobie właśnie solucję może. Bo wiecie, chodzi mi o to, żeby nie zostawić żadnego zadania. I... jak to będzie wszystko, no to w sumie dużo. Ingolf. Musimy jakiegoś Ingolfa znaleźć, bo chyba tego zadania nie robiliśmy. Najwięksi będą najmniejszymi. Tylko, że gdzie... chyba, że... z tych arcymagów właśnie... to jest tam może... no zobaczymy, sprawdzimy sobie, bo tutaj właśnie było tych troszkę arcymagów. Nie wiem, czy możemy z nimi rozmawiać, czy nie, ale... może oni będą właśnie mieli jakieś zadania dla nas. Tak, jest tu trzech chyba, Kandak się modli. Jest tu trzech. Okej. Okay. I sprawdźmy sobie. Notger, jestem Przeor Regen i Kasto. O, graniczyła z cudem. Witaj. Tak, tak, witaj. Nazywam się Kusto i mam nadzieję, że nie przyszedłeś mi przeszkadzać. Kusto, okej. Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? Zapewne niewiele więcej ponad to, czego możesz się dowiedzieć od innych magów. Jeśli bardzo interesuje cię historia tego miejsca, powinieneś poczytać odpowiednie książki. Na pewno jakieś znajdziesz w naszej bibliotece. Nie widzę... nadziei w tym, żeby tutaj właśnie jakieś zadanie dostać, ale sprawdźmy przy okazji właśnie kradzież kieszonkową sobie zrobienie. No nic, nic tu nie mamy, jakiegoś Ingolfa będziemy musieli szukać. Ale były tu jeszcze takie miejsca właśnie po tej stronie. Tylko, że tu chyba też nowicjusze będą. W ogóle to prześpijmy się, jak już możemy, to prześpijmy się. Czego u diabła chcę? Sami właśnie nowicjusze tu chyba będą, więc cienko. Ale wiem, że jest właśnie jakieś zadanie od tego Ingolfa, więc będzie trzeba sobie go znaleźć. Tu w ogóle coś... możemy to otworzyć? Możemy. Tu nic nie ma. A te drugie drzwi? Też tu nic nie ma. Tu w ogóle jest jakieś przejście. Sami nowicjusze, ja pierdzielę, no. Nikt? Nikt taki do porozmawiania... na jakikolwiek temat i dostania zadania jakiegoś. No nic. Trzeba szukać tego Ingolfa. Widocznie będzie właśnie po tamtej stronie. Tutaj go nie będzie. Widocznie będzie po tamtej stronie. A poza tym zadaniem, ciekawe, czy jeszcze coś nam tak to zostało. W sumie od razu sobie spojrzę. To mamy. To też mamy. No widz już w potrzebie. Na murku za klasztorem spotykamy Freda, który nie potrafi wyjść. Tylko, że to jest tutaj, czy...
Ej, bo to jest chyba tutaj gdzieś. Czekajcie, zapiszmy. Tylko żeby się tu nie zabić. No dobra, niby możemy przejść. Czy to jest tutaj, czy po tamtej stronie może? Czekajcie, sprawdzimy tutaj może. Tu powinien być jakiś gościu, który... Nie może się stąd wydostać, szczur. Ale to szczura my nie szukamy, tylko jakiegoś gościa. Na razie tutaj nic nie widzę, ale... Ciekawe w sumie. Przy okazji jakieś zielska pozbieramy. Może coś ciekawszego będzie. Dobra, idziemy, idziemy, no i... Jest jakiś gościu. Fred. Adanusie! W końcu mnie ktoś znalazł! Co ty tu robisz? Nazywam się Fred. I zbierałem tutaj zioła. Wiesz, najlepsze zioła można znaleźć właśnie w takich niedostępnych miejscach. Myślałem, że dam radę pokonać mój lęk przed wysokością, ale chyba się przeliczyłem. Wyprowadzę cię stąd. Co? Nie, chyba oszalałeś! Nie ruszam się stąd na krok! Chwilę nieuwagi będę leciał wprost w objęcia śmierci! To jak mam ci pomóc? Wyzwij mistrza Kusto! On będzie wiedział, co robić. No dobra. Mistrza Kusto, to jest ten właśnie... z tej trójki, którzy właśnie siedzieli chyba tam. Więc dobra. 10 expa. Skóra szczura, mięso. Na pewno się przyda. Ale jak sobie chodzą takie samotne, to... Zabijmy je. W sumie nie samotne, bo trzy były. Dobra. Idźmy do tego Kusto. Żeby się teraz nie spierdzieli z tej wysokości. Spadnę? Chyba nie spadnę. Okej. No też w sumie tak to zrobili pewnie, żeby właśnie nie spaść, nie zlecieć z tej wysokości. O, wrócić to zawsze można by było sobie na przykład... No nie można by było w sumie tą teleportacją wrócić, bo jednak trzeba być w kręgu. No nie wiem, nic. Nowicjusz Fred wpadł w tarapaty. Utknął za budynkiem klasztoru tuż nad przepaścią i oczekuje twojej pomocy. Znowu? Jak to znowu? Słowo daję, ten chłopak został zesłany przez Adanosa, by wystawić mnie na najcięższe próby. Prawie spalił stół alchemiczny. Pogubił zwoje. I drugi raz wlazł na tę skarpę. I mówię tylko o tym tygodniu. Dałem mu nawet specjalny amulet ochronny. Ale to nic nie pomogło, bo magia niestety nie chroni przed własną głupotą. To pomożesz mu? Cicho, muszę się skupić. Spróbuję go tu przeteleportować. Tak, udało się. Zapytaj go, jak się czuje, bo ja już nie mam do niego sił. Jak się czujesz? Dobrze, nawet nie wiesz, jaką ulgę teraz czuję. Chyba powinienem jakoś cię wynagrodzić. Amulet, zioła. Jak powiemy, że nie chcę niczego w zamian, no to pewnie dostaniemy więcej expa. Tak myślę, nie? A zioła to jak mi da jakieś rośliny lecznicze, to nie bardzo. Nie chcę niczego w zamian. To Kusto ci pomógł, a nie ja. Nie mów tak! Dla mnie jesteś bohaterem! Dobra. No nic, no taką opcję wybraliśmy i taka niech zostanie. Tego Ingolfa musimy znaleźć. Jak zrobimy to z Ingolfem, to będziemy mieli klasztor, można powiedzieć, że jak na razie z głowy, z tych chyba misji pobocznych. I później... Wiem, jest taki mag, który właśnie tam siedział przy tych kratach. I ciekawe, czy to nie jest ten przypadkiem. Czekajcie, bo tak to miejsce będziemy mieli połączone z głowy. Nie zostaną te właśnie Wardal, ale będziemy jeszcze musieli jeszcze kilka innych porobić. No, na przykład właśnie od Lorenzo. Nie, to jest Ej, jakiś Elfeng. W sumie on nas może tutaj chyba w ten sposób wypuścić, ale nie potrzebuję tego. Idźmy do tego Ingolfa. W sumie nie mam pojęcia, gdzie on może być, bo tam byliśmy, tam go nie było. Tutaj w sumie... Chyba, że to był ten,
który tam pilnował tego przejścia do tych podziemi tam klasztoru. W sumie można sprawdzić. Tutaj nie, tu nie, tutaj pójdźmy. Tu nie. Stać. Nie, to jest ten Badulf. Czyli nic. Ale czy ja słyszałem? Słyszałem gdzieś ten... Jak to się nazywa? To do tworzenia run chyba. A to coś było tak, chyba to na górze jest. A to coś właśnie tak zarykłem to, że przy tym ma być niby. No jest, zajebiście, trafiłem na niego. Czy mógłbyś sprzedać mi jakieś magiczne przedmioty? Skoro współpracujesz z Riordianem i Kesselem, to myślę, że mogę ci zaufać i przyznać dostęp do części z moich zasobów. Tylko pamiętaj, magia to nie zabawa. Wszystkie z moich towarów należy wykorzystywać z rozwagą. Fajnie, możemy handlować, ale my przyszliśmy tutaj po... oczywiście misję. Co mogę tutaj znaleźć? Przede wszystkim Adanosa. Nigdzie indziej nie nawiążesz z nim kontaktu tak łatwo jak w murach klasztoru. Jeśli cię to interesuje, to znajdziesz też tutaj uprawy winogron. Jeśli chcesz poczytać, to mamy bibliotekę. Jeśli pomodlić za naszych zmarłych braci, to udaj się na cmentarz. Miałbym tylko małą prośbę. Nie chodź ani nowicjuszom, ani tym bardziej magom po ich celach, ani nie przeszkadzaj im w pracy, a najlepiej sam zacznij jakąś wykonywać. Co słychać? Mam nadzieję, że wyciągasz odpowiednie lekcje z tego, czym się zajmujesz. No nie no, czyli widocznie chyba za wcześnie strzelę jest na to zadanie, czyli być może jak tam trochę z fabułą ruszymy, to będziemy mogli właśnie to tam dalej robić. Więc dobra, myślę, że możemy wrócić do miasta i chyba rozpoczynając to zadanie, zamykamy teraz. Musimy się udać do Pablo, bo właśnie tam Lorenzo wtedy wspominał o Pablo, że dobrze, że go zostawiliśmy i on tam mi pomógł w tym zadaniu, więc chyba będziemy musieli się właśnie do niego udać, czyli teleportacja. Z Lorenzo też oczywiście rozmawialiśmy na ten temat, kapliczka do nosa weźmy mniej więcej. Do Lorenzo, w sensie do Gildii Kupieckiej, tam Pablo poszukajmy. No i też właśnie przecież dostaliśmy tą listę. Listę tego, co mieliśmy niby sprawdzić. O, lista tropów przemytników. Otrzymaliśmy informację, że w porcie została zamówiona szybka łódź do transportu towarów. Musimy się upewnić, że jej budowa nigdy nie zostanie ukończona. Podobno jeden z kupców z placu targowego handluje z przemytnikami. Z naszych informacji wynika, że spotykają się w nocy gdzieś w zachodniej części portu. Na molo od jakiegoś czasu stoją skrzynie z żywnością. Z raportu wynika, że to dostawa dla przemytników. Trzeba się pozbyć tych skrzyń pod osłoną nocy. Udało nam się dorwać faceta, który był mocno powiązany z przemytnikami. Możemy spróbować wyciągnąć z niego dodatkowe informacje. Adelard czeka z nim w ustronie żeglarza. Okej. Czyli będziemy sobie musieli właśnie sprawdzić te wszystkie punkty, jakby można powiedzieć. Ale właśnie najpierw idźmy do tego Pablo, bo tam właśnie był wspominany. W sumie ciekawe, czy ten płatny, że na przykład bym miał jakieś nowe zbroje na sprzedaż? Hej, ty! Kup pancerz. Nie, ta zbroja rycerska, którą mamy, to jest chyba najlepsza u niego. Oczywiście możemy ulepszać. Ale dobra, idźmy dalej. Tu też moglibyśmy niby posprzedawać u naszego drugiego jakby mistrza te różne różności. Ale jak na razie aż tak bardzo złota nie potrzebujemy, więc nie będziemy tego robić. Jak coś, to sobie najwyżej właśnie to zrobimy. Ej, przecież jesteśmy też właśnie w 5 rozdziale, tak jak już właśnie mówiłem, że o mieczu tak za bardzo nie myślę, żeby zmienić, bo i tak jest dość okej. Ale w sumie jakby się jakiś schemat trafił, to może byśmy jeszcze lepsze coś zrobili. O, jestem Pablo. A zbroja właśnie, ciekawe, bo być może właśnie po tym zadaniu będziemy mogli dostać właśnie nową zbroję stąd. Bo chyba nic więcej tak to nie zostanie, a niby jest jakaś jeszcze zbroja do ogarnięcia stąd. Znowu się spotykamy, kolego. Słyszałem, że wróciłeś do sprawy moich dawnych współpracowników i pomyślałem, że może przydałaby ci się mała pomoc. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Pokaż, co tam ci przydzielili.
informacje nie są zbyt dokładne, ale chyba będę mógł ci trochę pomóc. Trzymaj. Zaznaczyłem ci na mapie, gdzie powinieneś się rozglądać. Dlaczego nie przekazałeś tych informacji wcześniej? Marvin, znasz mnie. Doskonale wiesz, że wolę być oszczędny z faktami, które mogą mieć dla rozmówców sporą wartość. Dzięki, to będzie bardzo pomocne. Jest jeszcze jedna sprawa. Znam takie miejsce, w którym przemytnicy często ukrywali gorący towar. Wiesz, wszystko, co pod żadnym pozorem nie powinno dostać się w ręce straży. Broń, zioło, a czasami nawet ruda. Chciałbym zacząć nowe życie, otworzyć jakiś interes i nie martwić się już niczym. Taki łup mógłby mnie nieźle ustawić, o ile oczywiście gildia nie położy na nim swoich łapsk. Zaznaczyłem to miejsce jako ostatnie na mapie. Jeśli będziesz zainteresowany, to po prostu spotkamy się na miejscu. Oczywiście chętnie, z tym też mu pomożemy. I fajnie, dzięki temu właśnie, że zostawiliśmy wtedy Pablo, dostaliśmy jakby nowe wskazówki. To znaczy, no łatwiej będzie nam pewnie wykonać właśnie to zadanie. Czyli to na niebiesko oczywiście to jest to, co na ostatnio, o którym mówił, czyli dobra, no wszystko w porcie właśnie widocznie, tak jak w sumie w tamtych informacjach było właśnie podane, że wszystko jakby się tam w porcie dzieje, więc idźmy, wybierzmy się do portu od razu. Później tam na koniec właśnie sobie ten te zielone, nie zielone, niebieskie kółko sobie zrobimy od Pablo. Fajnie, będziemy mieli to tak to zrobione. No i właśnie ciekawe, czy będzie można tą zbrojkę wtedy dostać, bo właśnie no coś było, że niby jeszcze będzie można chyba jeszcze jakąś lepszą zbroję od gildii kupieckiej. No a w sumie jak to jest zadanie ostatnie, chyba ostatnie, jeżeli dobrze pamiętam, no to być może po tym, no zobaczymy, nie myślmy jak na razie o tym, zobaczymy co to z tym będzie. Mapa od Pablo. Czyli dobra, pójdźmy sobie tutaj i zaraz powinniśmy skręcić w lewo mniej więcej. I co my tu mamy jakby niby? No, no jesteśmy niby w tym kółku. Ale o co tu chodzi? Czy tu ma być ktoś? W ogóle, że naprawdę nie pamiętam, czego ja szukam prawie. Zamówiona szybka łódź do budowania, do transportu towarów. Jeden z kupców z placu targowego handluje z przemytnikami, to na razie nie. Na molo od jakiegoś czasu stoją dwie skrzynie z żywnością. Skrzynie. Na molo. Czekajcie. Skrzynie z żywnością. O, coś jest. W ogóle tam jest statek, na którym są ludzie. To pewnie skrzynie pozostawione przemytnikom. Widocznie w kryjówce brakuje im już zapasów. Z informacji wynika, że zawierają żywność. Zawsze mogę je spalić, ale może jest jakieś lepsze rozwiązanie. Muszę tylko pamiętać, by zrobić to pod osłoną nocy. No właśnie. Możemy zatruć i podpalić? Prześpimy się do nocy. Oczywiście. Będziemy to robić w nocy, tak jak jest właśnie powiedziane, to zrobimy to w nocy i dość to oczywiste będzie. Mi się przypomniało teraz, że właśnie Kurt jest u Helgi oczywiście, a jesteśmy blisko, więc czy on wie już o tym, że niestety... Uważaj, ten facet jest jakiś szalony. Duży Ben. Hej. Siemano. Ben, co tu robisz? Miałem już dość tego obrzydliwego bagna, więc przeniosłem się tutaj. Ci idioci tutaj boją się mnie jeszcze bardziej niż tamci z przystani. Nie za dobrze ci tutaj? Odkąd mi przyłożyłeś na arenie, jest trochę gorzej. Także dzięki. Znowu muszę dopilnować, by ludzie odpowiednio mnie szanowali. Okej. Takie mam wrażenie, że kontakt jakby z Benem jest jakby dość pozytywny. W sumie. Tak normalnie podeszliśmy sobie do niego, jak myśmy z ziomkiem rozmawiali,
A wiadomo, Ben był jaki był. Idźmy do Kurta, bo on chyba właśnie miał ten pokój gdzieś tutaj. Chyba tu, gdzie te drzwi otwarte. No i powiedzieć mu o tym właśnie. Kurt się zamienił w obywatelkę. Być może. No nie wiem. Źle trafiłem. Albo może na dole siedział. Albo tutaj. Jest? Nie ma nikogo. No chyba, że gdzieś indziej się przeniósł jednak, bo miałem wrażenie też i ktoś tam jednak też pisał właśnie, że może być właśnie w karczmie przecież. Zaraz się zapytamy Helgi może, gdzie jest Kurt. Czy w ogóle możemy? Informacji. Pytaj o co chcesz. Czy w ogóle możemy? Nie, no nic nie możemy w sumie spytać. No nie wiem. No dobra, zobaczymy, no może gdzieś się nam tam trafi. Tam na zapleczu wątpię w sumie, żeby był. No nie wiem. Gdzie się on tam może trafić? Co my mieliśmy teraz robić? A, przespać się po prostu. Więc... W sumie mogliśmy w karczmie to zrobić, ale już zapomniałem, żeby przespać się. Więc prześpijmy się gdziekolwiek. Dobra, tutaj nie widzę chyba łóżka. Tutaj możemy. Chyba nas nie zabiją za to. Na szybko. Już, biedaku, już odchodzę. No jest nocka. Mądra decyzja. Najlepszą atrakcją tego portu są mroczne tajemnice. Oczywiście, jeżeli masz pełny mieszek. Bo tak zawsze patrzyła na nas. W sumie do tej pory patrzy i mówię. Może jednak coś będzie z tym? No i co? I co z tymi skrzyniami zrobić? Są niby chyba dwie opcje, że albo spalić, albo otruć, albo po prostu jedne trzeba spalić, a drugie otruć. Nie wiem, zapiszmy i... W sumie możemy spróbować. No i zobaczymy, co się stanie. Nie wiem, zatrujmy. Aha, trutkę na szczury musimy zrobić. A to podpalić. Tak, czyli albo podpalić, albo otruć. No mieliśmy akurat opcję podpalenia trutki na szczury. Akurat nie wiedzieliśmy, to znaczy nie mieliśmy. Więc dobra, uciekamy od tego i stare sprawdzone metody są najlepsze, towary przemytników płoną. Co dalej? Tutaj coś jest, po tej stronie. Chyba, że teraz coś by się na przykład odpaliło. Albo... No nie wiem w sumie. Nie wiem co z tym miejscem. Tam w ogóle ktoś stoi, ale to chyba to nie jest powiązane, tylko no tutaj coś, kurde, też powinno być. Chyba, że niżej jakoś? Dobra, a tamte trzecie miejsce może? Ile mamy czasu? Dobra, kończymy to i tak zaraz. Trzecie miejsce tam jest, po tamtej stronie, także dobra. Zrobimy sobie to pewnie w kolejnym odcinku, zobaczymy co to z tego będzie. I o tamtym sobie też właśnie pomyślę, co by tam można było właśnie zrobić. Także jak na razie to i tak skończymy właśnie. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do kolejnego, cześć.